Witam wszystkich serdecznie na kanale Paweł Węglarz. Dzisiaj powiemy sobie o bardzo popularnym peptydzie BPC-157. Dzisiaj przedstawimy produkt ogólnie w tabletkach, jednakże jeżeli chodzi o BPC-157, jest on w formie atomizera, czyli w sprayu, i jest w formie iniekcyjnej. Jednak dzisiaj skupmy się na tabletkach. Zależnie od formy podania, BPC może mieć różne właściwości, jedne bardziej nasilone, na przykład działanie przeciwdepresyjne lub działanie stricte przeciw kontuzjom. Jeżeli chodzi o produkt BPC-157, na tle innych peptydów naprawdę jest dosyć mocno przebadany, jednakże warto pamiętać, że wszystkie produkty na herofarm.pl są przeznaczone tylko i wyłącznie do celów badawczych i nie są przeznaczone do stosowania u ludzi. Ten materiał ma charakter informacyjny i nie zachęca do stosowania. Lecimy! Przede wszystkim właściwości gojenia i regeneracji. BPC-157 wykazuje zdolność do przyspieszania procesów gojenia i regeneracji w organizmie. W jednym z badań BPC-157 przyspieszało gojenie ran skóry, a także regenerację ścięgien Achillesa i mięśni czworogłowych. W innym badaniu BPC-157 przyspieszało regenerację nerwów po urazach, co sugeruje, że może mieć potencjalne zastosowanie w leczeniu uszkodzeń nerwowych i neurologicznych. Także tutaj z praktycznego punktu widzenia, z tego co ja widzę u sportowców, których prowadzę, przede wszystkim BPC sportowcy używają szczególnie wtedy jako prewencja kontuzji, czyli jeżeli ktoś trenuje sporty walki, jeżeli ktoś trenuje trójbój siłowy i wtedy te ścięgna, ogólnie kości, wszystko jest bardziej narażone na kontuzję, wtedy oni stosują dawkę profilaktyczną BPC-157, z tego co mi mówili, tak, kolega mi mówił, 250 mcg rano i to wystarczy tyle dziennie, żeby przeciwdziałać lub ogólnie zmniejszać ryzyko kontuzji. Jednak to jest profilaktyka i osoby, które już z reguły, jakiś sportowiec ma dany problem i chodzi na przykład do fizjoterapeuty, wtedy już dawki rzędu 500, a nawet 750 mcg dziennie podzielone na dwie porcje wydaje się sensownym rozwiązaniem. Warto nadmienić, że bardzo często sportowcy używają miksu, czyli nie samego BPC, ale miks BPC-157 plus TB500 i bardzo często lekarze są aż zdumieni, jak to się szybko regeneruje, więc jak nieraz jest jakiś piłkarz, który ma kontuzję i nagle szybko wraca na boisko, no to odpowiedź już macie. Kolejne właściwości BPC-157 to m.in. działanie przeciwzapalne. BPC wykazuje działanie przeciwzapalne, co oznacza, że może pomóc zmniejszyć stan zapalny w organizmie. W jednym z badań BPC-157 zmniejszało stan zapalny w modelach zapalenia stawów, co sugeruje, że może mieć potencjalne zastosowanie w leczeniu chorób zapalnych stawów, a z tym ma bardzo dużo osób problem. Jeżeli chodzi o stany zapalne, to jest coś, o czym mówię bardzo często w materiałach. Chodzi o to, aby zdrowo się odżywiać, żeby trenować odpowiednio, bo przetrenowanie też może powodować stany zapalne. Im więcej w naszym organizmie tych stanów zapalnych, tym może prowadzić to do większej ilości chorób. Także tutaj musimy zrównoważyć to. Witaminy, takie jak witamina C, również ma działanie przeciwzapalne, jednak warto pamiętać, żeby wszystkie środki, które mają działanie przeciwzapalne, nie stosować okołotreningowo, ponieważ jeżeli budujemy masę mięśniową na siłowni, trenujemy na ciężarach, to te stany zapalne być muszą. Jednakże z dala od treningu witamina C na przykład może być dobrym rozwiązaniem. Kolejną z właściwości jest działanie gastroprotekcyjne. BPC wykazuje silne właściwości gastroprotekcyjne, co oznacza, że może chronić żołądek i jelita przed uszkodzeniami. W jednym z badań BPC chroniło żołądek przed uszkodzeniami spowodowanymi przez leki przeciwzapalne, alkohol i stres. W innym badaniu BPC przyspieszało gojenie wrzodu żołądka i dwunastnicy. Jest to bardzo ciekawe. Co do praktycznych zastosowań u sportowców, bardzo często osoby, które przygotowują się do zawodów lub osoby, które stosują środki, które obciążają wątrobę, na przykład metanabol, winstrol, wtedy stosują BPC-157 podobnie jak trójboiści czy osoby ze sportów walki, którzy profilaktycznie stosują BPC. Jednakże jeżeli chodzi o działanie na jelita czy żołądek, w przypadku BPC warto wtedy pomyśleć o tym, żeby nie przesadzać z dawką środków dopingujących typu oralnych, ponieważ ogólnie wszystko, co stosujemy, żeby zapobiec czemuś, działa, ale jeżeli dowalimy zbyt dużą dawkę, to tak jakbyśmy chcieli zatrzymać tir rękoma. No to się nie uda, a przy mniejszej prędkości jakaś szansa jest. Kolejną bardzo ciekawą właściwością jest właściwość neuroprotekcyjna. W jednym z badań BPC chroniło neurony przed uszkodzeniami spowodowanymi przez toksyny, a także przyspieszało regenerację po urazach mózgu. Czyli można tutaj powiedzieć, że tak samo jak trening siłowy ma działanie neuroprotekcyjne, tak samo BPC również. Ogólnie chodzi, żeby w ciągu całego naszego stylu życia, że tak to ujmę, prowadzić jak najbardziej działania neuroprotekcyjne, a jak najmniej neurodegeneracyjne. W przypadku stosowania trenbolonu, co widać gołym okiem, że ktoś ma coś nie tak z banią, BPC może tutaj wykazywać pewien potencjał, jednak znów to będzie to, co mówiłem wcześniej. Trenbolon, załóżmy, stosowany przed zawodami w dużych dawkach, będzie działał neurodegeneracyjnie, BPC neuroprotekcyjnie, ale i tak siła tego trenbolonu jest tak duża, że to BPC wiele nie pomoże. BPC-157 ma również właściwości antydepresyjne. W jednych z badań BPC zmniejszało objawy depresji w modelach depresji indukowanej stresem, co sugeruje, że może mieć potencjalne zastosowanie w leczeniu depresji. Jeżeli chodzi o zaburzenia depresyjne, BPC ma działanie, tak jak mówiłem wcześniej, neuroprotekcyjne, ale również ma pozytywne
pozytywny wpływ na nasze neuroprzekaźniki, takie chociażby jak serotonina, dopamina. Bardzo często, jeżeli mamy dużo stresu w pracy, mało snu, tutaj nasza zaburzona gospodarka neuroprzekaźników może prowadzić do zaburzeń nie tylko depresyjnych, ale również lękowych, więc warto pamiętać, że BPC ma potencjalne zastosowanie w leczeniu depresji, jednak trzeba więcej badań, aby zobaczyć, czy rzeczywiście wdrożą to w końcu jako lek. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli podobał, to klikajcie suba, wbijajcie na Insta Jaworzyński podłoga Cox. Wszystkie produkty znajdziecie na herofarm.pl. Wszystkie są do celów badawczych. Nie zachęcam do stosowania, ale zachęcam do subskrybowania i czekania na kolejny odcinek. Dajcie znać w komentarzu, co Wy o tym sądzicie. Pozdrawiam serdecznie.